Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na placuszki brokułowe. Pokażę Ci, jak wkomponować je w danie obiadowe. Oczywiście możecie je zjeść z majonezem, ale zobaczcie sami, jak to się prezentuje z kurczakiem w sosie serowo-śmietanowym. No dobra, czas na te placuszki. Potrzebujemy brokuł świeży, ścieramy go na dużych oczkach, wbijamy 3 jaja, ścieramy ser, pieprzymy, solimy, dodajemy babki jajowatej i całość dokładnie mieszamy. Nie myślcie, że to koniec, bo jeszcze oliwa i ząbek czosnku. Ostatnie mieszanie przed smażeniem, no i czas właśnie, aby placuszki wylądowały na patelni. Oczywiście smażymy na maśle klarowanym. Niezmiennie smażę na patelni z Duki i bardzo Wam polecam taką patelnię, bo naprawdę przydaje się nie tylko na słodkie placuszki, ale i na te słone. Oczywiście nie mogło zabraknąć niedzielnego rosołku, no ale zajmijmy się placuszkami, nabrały złotego koloru, więc możemy ściągać. I tak jak na początku wspomniałam, możecie zjeść po prostu je z majonezem, ale możecie również podać właśnie, tak jak ja, z kurczakiem w sosie śmietanowym, z serem, pieprzem i słodką papryką. No i co kochani, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i co? Do następnego, pa!